Dzień dobry, kochani. Przychodzę dzisiaj do Was z dosyć wyjątkowym odcinkiem z serii Sex Talk, bo to jest taki odcinek ekstra, czyli taki dodatkowy, który będzie się mocno różnić od standardowych odcinków z tej serii, ale myślę, że Wam się spodoba. Słuchajcie, tak w ogóle siadajcie wygodnie, weźcie sobie coś do picia, do jedzenia, whatever. U mnie standardowo, w razie czego, pali się kadzidełko i ciśniemy z tematem, bo tutaj nie ma co po prostu przedłużać, bo ja już wiem, jaki ten film będzie długi. Myślę, że przygotujcie się na minimum 40 minut filmu. Nie mogę się dzisiaj totalnie dogadać z moim mikrofonem. Odbiera przeróżne fale jakieś paranormalne i ogólnie mój mikrofon, mimo że jest w ogóle jednym z najbardziej polecanych mikrofonów do tego, co nagrywam, to ja nie wiem, czy ta chata jest nawiedzona, czy po prostu ja jestem nawiedzona, ale on w różnych miejscach, zależy gdzie nagrywam, wyłapuje różne dźwięki. Takie creepy as fuck, nie? I jakby je słychać potem. Wobec tego, jak słyszę, że w danym miejscu je wyłapuje dzisiaj, to przesuwam go w inne miejsce. Nie wiem, jakieś, wiecie, rozładowanie energetyczne, Edyta Górniak. Słuchajcie, nieważne, nieważne. W każdym razie dzisiaj, gdzie bym go nie postawiła, to głośniej albo ciszej je wyłapuje, więc ja postaram się coś z tym zrobić jeszcze w postprodukcji, a Was bardzo ładnie proszę o wyparcie tego. Szczególnie, że dzisiaj mamy temat zajebiście ważny, ale chciałabym, żebyśmy podeszli do niego na poważnie, ale lekko i przyjemnie. Wiadomo, o co chodzi. Ponieważ wprowadzenie, ten film naprawdę będzie długi. Seria Sex Talk jest serią, w której no, poruszamy te tematy, które poruszamy. Każdy, kto ogląda tą serię, doskonale wie. Jakby nie muszę tutaj robić jakiegoś głębszego wprowadzenia. Poruszaliśmy, poruszamy i ja chcę, jakby, jeżeli, zaraz Wam powiem też, dlaczego ja to tłumaczę, jeżeli mam punkt zaczepienia do tego, żeby przekazać w moim skromnym zdaniem jakieś ważne rzeczy, pozytywne wartości, to ja bardzo chętnie się tego punktu zaczepienia łapię, odnoszę, bo uważam, że jak coś tłumaczyć, to w ogóle najlepiej na przykładach. Dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o sytuacji, w której znalazła się Julka, Queen of the Black, natomiast jest to tylko punkt zaczepienia. I jakby wypowiem się bardzo minimalnie, bardzo zdawkowo, aczkolwiek tutaj muszę nadmienić, ponieważ od samego początku kanału, od czasu do czasu, tak powiedziałabym, że no raz do roku to co najmniej, pojawia się film, w którym właśnie w odniesieniu do jakiejś dramy internetowej, czyli do jakiejś głośnej sytuacji, rozmawiamy sobie, rozkminiamy sobie, staramy się wyciągnąć sobie jakieś wnioski i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem mam wtedy od osoby, która filmu nawet nie widziała, komentarz pod tytułem: nie, Hera, daj spokój, nie zmieniaj się w kanał komentarzy. I jednocześnie też komentarz pod tytułem: kurde, no ale co to za film komentarzy, jak tutaj nie ma od A do Z przedstawionego, co się wydarzyło. Także to nie jest kanał komentarzy i te filmy nie są, uważam, komentarzy w żaden sposób. Po prostu trzymamy się tematu naszego, ale uważam, że fajnie, jak możemy się do czegoś odnieść. Wobec tego ja nie będę w tym filmie ani przybliżać postaci Julki jakoś wybitnie, no troszkę muszę, ani nie będę w ogóle, wiecie, robić takiego filmu, jak robi, nie wiem, Wardenga czy Spysiński, czy ktokolwiek, pod tytułem chronologicznie od A do Z, co się wydarzyło, bo ja totalnie też nie czuję się w takim kontencie, co nie? Proszę się ode mnie odfarfoclić, mówiąc krótko. Okej, okay. Julka, Queen of the Black, jak wygląda sytuacja? No bo jak mamy rozmawiać jakby na poziomie jakiegoś jakiejś sytuacji, no to muszę Wam ją mniej więcej przybliżyć. Okej. Okay. Juleczka jest osobą jeszcze niepełnoletnią, z tego co się orientuję. Nie wiem dokładnie, ma tam chyba 17 lat, ale nie chciałabym skłamać. Jest influencerką z ogromnym odbiorem. Kropka. Julka i teraz jakby w ogóle ten film nie jest o niej, w sensie jakby, bo ja bardzo chcę uniknąć osób piszących w komentarzu cokolwiek odnoszącego się do Julki i jakby komentowania jej sytuacji, jakby można skomentować, że jest w słabej sytuacji, nie wiem, tam wspieram Julkę czy cokolwiek, natomiast po prostu jakieś takie niemiłe rzeczy zachować dla siebie. No, jej jakby zdjęcie
zdjęcia wyciekły do internetu. Takie prywatne. I teraz chciałabym jakby przestudiować to, co się wydarzyło i tutaj, żeby to przestudiować, to no niestety musimy troszeczkę wejść w buty Julki, może nazwijmy to w ten sposób. Wobec tego, bardzo pokrótce. No a dlaczego w ogóle ten odcinek jest w stolku? No bo mówimy o wypłynięciu nudesów. Mało tego, zahaczę też tutaj, jak nie zapomnę gdzieś pod koniec, o temat NATS-u, bo tutaj dosłownie teraz, jak ja to nagrywam, to godzinę temu wypłynęła sytuacja. I też chciałabym się do tego odnieść. Trochę myślałam, żeby zrobić osobny materiał, bo sytuacja jest inna. Nie wiem, dajcie znać, bo jakby tutaj trochę to połączę po prostu. No to wyciekły te nudesy, softy, whatever, zdjęcia Julki. Tam Maja Staśko stanęła w jej obronie, w ogóle propsy, osoby jakby tam, bo nie chcę też nikomu umniejszać, ani śledzę sytuacji na tyle, zajmujące się prawami kobiet i tak dalej, stanęły w jej obronie, więc super. I poleciał na Julkę hejt. Ogólnie na Julkę cały czas leci hejt. Czy słuszny, czy niesłuszny, czy w ogóle hejt może być słuszny, to w ogóle nie będziemy o tym rozmawiać w tym filmie. Natomiast poleciał, poza hejtem lecącym w tej sprawie, poleciał na Julkę hejt, że no jakby jest sobie sama winna, no nic dziwnego, zasłużyła sobie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj troszkę chciałabym się na tym skupić, ponieważ chciałabym, żebyśmy ustalili jedną bardzo ważną rzecz. Julka jest osobą, której mamy wspólnych znajomych, ale ja nie znam jej prywatnie. Jest z tego, co możemy obserwować, ponieważ Julka jest bardzo aktywna w internecie i mocno dzieli się swoim życiem, jakimiś tam przemyśleniami, stanem zdrowia i tak dalej. Natomiast still, musimy pamiętać jedną ważną rzecz, że nawet jeżeli wydaje nam się, że ktoś pokazuje 100% swojego życia, no po prostu sprzedaje swoją prywatność i tak dalej, to still ta osoba może pokazywać tylko 10% tego swojego życia, a poza kamerą może się dziać jeszcze 5 milionów, miliardów innych rzeczy i ja już o tym mówiłam wielokrotnie i mówię to chociażby na swoim przykładzie. Tyle. No jest kontrowersyjną postacią z uwagi na bardzo wiele czynników, nieważne. I tutaj myślę, że dość istotnym jest, żeby o tym wspomnieć. I w ogóle kim ja jestem i że ja o tym mówię? No, może nie o połowę, ale prawie o połowę starsza jestem od Julki. Więc myślę, że to wystarczy. Więc myślę, że jakby jako taka starsza koleżanka mogę tutaj parę rzeczy powiedzieć. Jest osobą, tak mówi, patrząc na nią, ja w to wierzę, która cierpi na jakieś tam zaburzenia psychiczne, jakieś tam, nie mówię, żeby bagatelizować, jakieś tam mówię, w sensie nie wiem dokładnie jakie, nie jestem jej lekarzem prowadzącym. Kropka. I jest osobą na maksa zagubioną i moim jedynym tutaj podsumowaniem jakby ode mnie i komentarzem w sprawie ogólnie Julki, jej działalności w internecie, tego co się dzieje i tak dalej będzie to, że ja mam nadzieję, jako taka starsza koleżanka, że w końcu jakimś magicznym cudem na jej drodze pojawi się ktoś, kto pomoże jej się ogarnąć. Albo sama się ogarnie, albo pojawi się ktoś, kto pomoże jej się ogarnąć. Czy to będzie dobry lekarz, któremu zaufa i ją dobrze poprowadzi, czy to będzie, wiecie, terapeuta, czy to będzie odpowiednia terapia, czy to będzie ktoś obok. Bo tutaj, no myślę, że tego nie ma. Tyle. Ja też przypomnę, że ja też w różnych sytuacjach w życiu byłam, z niejednego pieca chleb jadłam i jak to się mówi i no w pewnych kwestiach, przez które przychodzi Julka, mam jako takie doświadczenie. Okej, uważam, że jest to dość istotne w tej sprawie. Natomiast, bo Julka tam troszkę nawywijała, nie? Jakieś skamy, jakieś ściąganie rzeczy z AliExpress, sprzedawanie 5000 razy drożej. Ja nie wiem, ja czasami sobie z Pysińskiego do obiadu puszczam po prostu, bo sympatyczny się ziomek wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o jego działalność, też tutaj proszę mi nic nie wkładać w usta, bo ja jakby to, że kogoś puszczam do obiadu, to nie znaczy, że ma moje błogosławieństwo na wszystko, co ziomek robi, nie? Dobra. Wyleciały te nudesy, no i było, że zasłużyła sobie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Ja w ogóle nawet nie jakby
Ja nawet nie wiem, kto te nudesy puścił. Ja nie wiem, czy Julka wie, kto te nudesy puścił. Natomiast tutaj przechodzimy do puenty i do punktu wyjścia. Słuchajcie, i też przy też teraz tej sprawie z Natsu są takie głosy osób, powiedziałabym, które nie do końca wiedzą, o co chodzi w działalności takich osób jak Maja na przykład, nie? Że no tak, to teraz feministki się rzucą, będą bronić, będą mówić, że winna nie ta, co robi, tylko ten, co udostępnia, bla, bla, bla. Dlaczego? W ogóle po co to jest? Ponieważ jest coś takiego jak victim blaming, jak gloryfikowanie gwałtu na przykład. I chodzi tu o to, ale będę musiała się nacenzurować w tym filmie. Chodzi tu o to, że niestety ekstremalnie często, bardzo często, czy to przy molestowaniu seksualnym, czy to przy gwałcie, społeczeństwo doszukuje się jakby problemu i powodu w ofierze. Czyli czy była pod wpływem alkoholu? Czy jest to dziewczyna lekkich obyczajów? A jak ona była ubrana? A to w klubie było, tak? I ona była pijana? To nie ma znaczenia. To właśnie jest victim blaming. Doszukiwanie się tego, że no, ale no, jak ona się tak ubiera, no to jakby ona sama się prosi. Jakby mi na przykład osobiście w bani się nie mieści, że można w momencie, kiedy koleś typiarę, bo o takim mechanizmie tutaj dzisiaj mówimy, tak, wiem, że panowie również są ofiarami, ale nie o tym dzisiaj mówię. To w ogóle jak można, jakby wiecie, o co chodzi, kierować się tym, że no sama się prosiła, miała czerwoną szminkę na ustach. I my w ten sposób, bo ja tego nie robię, takie osoby w ten sposób też robią z facetów takich, ja nawet nie wiem, jak to nazwać, bo to zwierzęta się w ten sposób nie zachowują, jakieś podludzia obrzydliwego, który po prostu kompletnie nie potrafi nad sobą panować i jest tak niskiego rzędu, że wystarczy to, że dziewczyna, nie wiem, spojrzy, oddycha, czy ma większy biust i on już musi. Także w całym jakby problemie, ogromnym problemie, jakim jest też, podlinkuję Wam na dole Babski Wieczór, bo troszkę o ten temat zahaczamy w ostatnim Babskim Wieczorze, tam bardzo dużo ciekawych komentarzy jest, polecam sobie poczytać. Cały problem, jeżeli chodzi o molestowanie seksualne, jeżeli chodzi o gwałt, jest wałkowany i świetnie, że jest wałkowany przez na przykład różne konta na Instagramie, ponieważ to jest temat, w którym 90% ludzi jest skrajnie niedoedukowanych. Czyli na przykład dziewczynki, które piszą mi do stolków, no bo my już jesteśmy z Maćkiem 2 miesiące i jakby ja nie mogłam mu odmówić. Jakby bolało, ja nie chciałam, ja w ogóle nie wiem, czy chcę, ale no nie mogłam mu odmówić, bo my jesteśmy z Maćkiem już 2 miesiące. Temat w ogóle świadomej zgody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są tematy, które trzeba wałkować, trzeba edukować. I ja w ogóle jestem skrajnie za tym, naprawdę apeluję do każdej mamy, która ma mężczyznę małego w swoim domu, żeby edukowała go w tym temacie. Że to nie jest tak, że dziewczynka jest żywą zabawką, którą można sobie wziąć i zrobić z nią co się chce, tylko dlatego, że jesteś często silniejszy fizycznie bądź cokolwiek, ponieważ jest to wtedy właśnie molestowanie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego te tematy są tak wałkowane. Dlatego wywałkowane jest to, żeby rozprawić się i żeby najchętniej w ogóle nie było victim blamingu. To ma się również do sytuacji, w której wypływają jakieś rzeczy. Zwróćcie uwagę, że no za każdym razem, nie? Jak wypływają jakby w Stanach Zjednoczonych na przykład różnych aktorek, był taki okres, że wypływało mnóstwo jakichś filmów, jakichś fot i tak dalej. To, czy na przykład taśma Kim Kardashian wypłynęła niechcący czy chcący, to nie jest istotne w tym momencie. My nie o tym rozmawiamy. Te rzeczy wypływają. Za każdym razem jest wielki skandal, jest wielkie hura bura na osobę, która puściła to do sieci, tylko na ofiarę, na dziewczynę, która jest na tym nagraniu bądź na tych zdjęciach. I ja powiem Wam szczerze, ponieważ w sumie od bardzo młodego wieku interesuję się ogólnie popkulturą i tak dalej,
że od bardzo młodego wieku, od naprawdę ekstremalnie młodego wieku, jak na przykład słyszałam, że jest jakaś drama, bo Pamela Anderson, tam chyba wtedy pamiętam, jakiś tape wyleciał, to ja nie mogłam pojąć tego i prosiłam starsze osoby, żeby mi wytłumaczyły, o co jakby jest tyle hałasu. Bo przecież to, że ona uprawia z kimś seks na tym nagraniu, jakby co w tym jest... Nawet nie, już pomijam, że złego, ale co w tym jest zadziwiającego? No przecież dorośli ludzie w większości uprawiają seks, tak? Że o co chodzi? O to, że zostało to nagrane? No pewnie nie każdy, ale bardzo wiele ludzi to nagrywa na użytek własny. Bardzo wiele ludzi, bardzo wiele par. Jakby what's the big deal about? Ja nie rozumiałam tego. Jakby mechanizm tego, że właśnie chodzi tutaj o zawstydzanie, bo od zarania dziejów kobiet ich seks i tak dalej, to jakby dopiero teraz, jakby w dorosłości dopiero rozumiem, ponieważ no ma to miejsce, czyli zawstydzanie kobiet ich seksualnością na każdym, jakby na każdym etapie w ogóle życia, no nie? Tutaj mamy sytuację, w której tak naprawdę zdjęcia osoby nieletniej wypłynęły. Ja mam nadzieję, że ktoś tam od Julki podjął odpowiednie kroki w tym kierunku w ogóle, bo gdyby Julka była pod moją opieką prawną, to stanęłabym na głowie, zatupałabym rzęsami, a znam naprawdę dobrego prawnika, żeby po prostu dojść do tego, co to za osoba i żeby ta osoba poniosła tego konsekwencje prawne. Także mam nadzieję, że ktoś tam od Julki jakby kuma temat w ogóle. Więc mamy tutaj osobę, która obraca softami i nutesami osoby nieletniej i jakby that's okay i to ona jest ta zła. Dążę do tego, że nieistotne, co Julka ma na swoim sumieniu. To, czy jakby ma sporo za uszami, czy nie, nie interesuje mnie to. Ja mogę być, ja prywatnie mam swoją opinię, ja mam ochotę się nią dzielić. Natomiast dążę do tego, że dziewczyna kogoś oskamowała, czy dziewczyna na przykład jest uzależniona od jakichś dragów, czy tam od czegoś, czy dziewczyna przeszła 15 operacji plastycznych, a się nie przyznaje. To nie ma znaczenia w obliczu tego, że ktoś ją krzywdzi w taki sposób. Nie ma to w ogóle kompletnie znaczenia. Mam nadzieję, że wykumacie, o co chodzi. Tak jak uważam, że jeżeli ktoś na przykład znęca się i zabije dziecko, bo taki dokument ostatnio widziałam, interesujący na Netflixie, bardzo polecam. To, czy on był miłym gościem i w pracy pracował ze staruszkami i wszyscy ci staruszkowie uważają, że on jest spoko ziomkiem i powinniśmy to wziąć pod uwagę, to nie ma znaczenia. Powinien ponieść karę za to, co zrobił. Niezależnie od tego, czy był spoko ziomkiem i ratował kocięta, czy nie był spoko ziomkiem i nie ratował kociąt. Jakby u mnie to się nie zeruje. Uważam, że jest to sprawiedliwe i logiczne. I idąc tym tokiem myślenia, jakby to się nie zeruje. Bo jedyne co, to można być naiwnym, można być w takim momencie życia, można być da nie pomyśleć, można jakby nieodpowiedzialnie się zachować na zasadzie, no zesrałam tą sytuację, ponieważ nie pomyślałam o tym, że ktoś to może później wykorzystać. Jakby robiąc czy wysyłając tego typu materiały osobom nieupoważnionym, natomiast jakby still to my jakby sobie troszkę robimy krzywdę w ten sposób, a nie komuś. Ja bym strasznie chciała, żeby chociaż moi widzowie byli na tyle doedukowani w tym temacie, żeby odróżniali jedno od drugiego, żeby potem, jeżeli taka sytuacja się zdarzy w waszym życiu, niekoniecznie wam, może komuś bliskiemu, żebyście wiedzieli po prostu, o co chodzi. Jakby, a shamingowanie w ogóle Julki, że no wygląda na taką, co robi takie rzeczy, bo ja tutaj powołuję się na komentarze, które czytałam w tej sprawie, ale jakby w ogóle, jeżeli chodzi o całą sprawę Julki, myślę, że zależy z jakiego kto jest środowiska i to nie ma jej jakby bronić, nie mówię tutaj teraz o sytuacji z fotami, tylko bardziej o skamy, które tam zdarzyło jej się zrobić. Jakieś mniej lub bardziej cringe'owe rzeczy, które dla mnie kompletnie nie mają związku. Ja chciałam tylko nadmienić, że jakby trochę mam wrażenie, że zapomniał wół, jak cieleciem był. Chciałabym powiedzieć, że niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie robił przypołowych akcji za szczeniaka, czyli w wieku Julki. Natomiast wiem, że bardzo wiele osób nie robiło takich przypołowych akcji, bo to zależy od wszystkiego. Nie tylko od tego, z jakiego jest się środowiska.
Aczkolwiek, no ja sama robiłam bardzo przypołowe rzeczy i mówiąc przypołowe, nie mam tutaj na myśli jakiegoś w ogóle, wiecie, nie wiadomo czego. No ale no nie wiem, no jakby kurde, tylko że nie nagrywałam tego, ani nie opowiadałam o tym w internecie. Dzięki, panie, dzięki ci łapku mozgi, że w wieku 16, 17, 15 czy 18 lat ja nie byłam jakąś w ogóle popularną influencerką. Bo jakbym miała, jakbym była na przykład i prowadziłabym kanał, to nie wiem, może stwierdziłabym wtedy, przy tym, na jakim poziomie rozwoju emocjonalnego wtedy byłam, że świetnym pomysłem jest zrobienie live'a na temat tego, że rozstałam się z moją dziewczyną i co ja teraz o niej myślę. Kumacie, o co mi chodzi? Albo podzielenie się z moimi widzami jakimiś innymi rzeczami wtedy z mojego życia. I jakby nie wszystko, ja też nie wiem wszystkiego, co Julka robi, ale tylko chcę nadmienić, że bardzo wiele rzeczy, które robi Julka, bardzo dużo z tego cringe'u, które otaczają jej osobę, jeszcze raz powiem, że abstrahuję teraz od sytuacji z nudesami, jakby to samo robią jej rówieśnicy, tylko nikt tego nie wstawia do internetu. Oczywiście, ja przynajmniej mam taką nadzieję, że Julki działalność w internecie jest w 100% jej decyzją i że to nie jest tak, że ktoś, kto sprawuje nad nią opiekę, na przykład, wiecie, gdzieś tam zachęca ją do tego, bo zarabia na niej. Mam taką nadzieję. Tyle! Strasznie bym chciała, żeby przy tych dwóch sprawach, na co zaraz przejdę, muszę tak trochę osobno, bo te sprawy jednak różnią się od siebie. Tyle. Chciałam powiedzieć, że jakby w robieniu softów, nudesów, nudli, zwał jak zwał, dla, nieważne, czy jeśli tylko wysyłane ze zgodą osoby odbierającej, to nieważne, czy dla partnera, czy dla ziomka, bo macie taki układ, taką relację, czy w ogóle, nie ma w tym nic złego. I naprawdę robi to ogrom ludzi. Lepsze jest to, że robią to też kolesie. I najlepsze jest to, że bardzo często kolesie wysyłają swoje zdjęcie znanym czy randomowym laskom, i nie tylko, bo też innym kolesiom, zupełnie bez pozwolenia. W zasadzie wiecie, o co chodzi? Ktoś ci wysyła wiadomość, jest zdjęcie, klikasz w zdjęcie, a to jakiś obrzydliwy dick pic. I nie ma to dram. W sensie, nie wiem. Ja nie słyszałam na polskim rynku, żeby była jakaś drama, że wyciekły gołe foty, nie wiem, czuksa czy kogoś, czy softy czuksa, nie? Że jest w spodenkach i stoi tak o, i pręży klatę, czy nie wiem, czy jakiegoś innego ziomka, nie wiem, Kurzwila. Nie, była taka drama kiedyś? Bo laski są za to shamingowane, a kolesie mogą. I są tutaj bardzo nierówne standardy. W ogóle jakby to jest temat, który zaczyna się od zarania dziejów, od tego, że żeby trzymać wianuszek i żeby być dziwi i bla bla, fucking bla, bitch, please. Sytuacje takie dzieją się bardzo często, tylko na przykład u Marysi foty wypłyną na forum szkoły i na przykład cała szkoła będzie wiedziała, a u Julki foty wypłyną do neta i cały net będzie wiedział, chociaż ja wam powiem, że udało mi się mnie uchronić od tego, ja tych fot nie widziałam, nie? Ja nawet nie wiem, co na tych fotach jest. Znaczy wiem z researchu, z tego co słyszałam, czytałam, aczkolwiek fot nie widziałam. Jeszcze raz tutaj apeluję, osoby właśnie, które, którym na przykład, do którego nie wiem, przyjdzie do ciebie ziomek i powie: ty patrz, widziałeś? Martyny goła foto lata po necie, to ta z trzeciej B. Żeby nie powiedzieć, to pokaż, tylko pierdolę, stary, w ogóle gardzę tobą. Idź, rozpędź się główką o ścianę, może ci się coś poukłada. Żeby negować takie zachowania, no nie? Bo jak taka osoba, która wypuszcza czy pokazuje fotę, która czy to gdzieś wypłynęła, czy dostała od swojej dziewczyny, czy cokolwiek, nieważne, to jak nie będzie miała u pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piętnastej osoby poklasku, tylko będzie ty ziomek, kurwa, co jest z tobą nie tak? To jakby wiecie, no to ojej, nie wyszło, nie? I tyle. Pamiętajcie też, że jeżeli znalazłyście się w takiej sytuacji, no to nie dajcie sobie w żadnym momencie wymówić, że to jest jakkolwiek wasza wina. Znaczy wasza wina, że może inaczej, że zrobiłyście coś złego. Nie ma nic złego w uprawianiu za świadomą zgodą, w wysyłaniu zdjęć partnerowi, ziomkowi, whatever, za zgodą tej osoby. No tutaj jest mi bardzo przykro, że jakby spotkało to akurat Julkę, bo jest bardzo młodą osobą, która myślę, że ma wystarczająco dużo problemów i tutaj
kompletnie argumenty typu, czy wy, bo też słyszałam takie rzeczy, absolutnie nie mówię, że jest to prawda, jakby, czy ona to wysyłała za coś, czy po prostu to nie jest istotne. Zła jest osoba, która to pokazuje dalej, a nie osoba, która jakby... Strasznie bym chciała, żeby to zostało zrozumiane, naprawdę. Sytuacja z Natsu. Pokrótce. Natsu już jest starszą dziewczynką. Natsu osoba będzie jakoś w moim wieku, tak mi się przynajmniej wydaje. Dosłownie chwilę temu internet jakby obiegły zgrane z kamerek internetowych nagrania, na których Natsu pracuje. Tyle. Znaczy, nie wiem, czy pracuje, znaczy, no nie wiem, czy to było na jakiejś stronie, na której się za to zarabia, czy nie, no zakładam, że tak. No i zrobiło się wielkie big deal. Zrobiło się wielki big deal. Trochę inna sytuacja, bo uważam, że temat rozumienia sexworkingu, odróżniania różnych rzeczy od sexworkingu, rozumienia różnych sektorów sexworkingu i tak dalej, no jesteśmy, raczkujemy w tym temacie w Polsce i mega się cieszę, że są konta, które edukują. Ja się cały czas edukuję w tym temacie, natomiast raczkujemy w tym temacie. I jak słyszę ogólnie, można mieć różne opinie na ten temat, nie? Ale jak słyszę wypowiedzi mężczyzn, że... ja to bym taki kijem nie... tak, a ty nie szanuje się, ty. A po chwili mówi, ale bym ją puknął, no. Trzy razy sobie spaliłem do tego filmiku, ale bym ją puknął. To mam takie... Koleś, where the fuck is your brain? Jest to hipokryzja level master, bo jakby korzystanie z jakiegokolwiek sektoru sworku, a jednocześnie shamingowanie i nieszanowanie osób, które pracują w którymś tam sektorze, w jakimkolwiek, nieważne, jest dla mnie największym paradoksem ever. Naprawdę. Wiecie, to jest tak, jakbym mówiła, że pani Krysia, która sprząta, to jest w ogóle... margines społeczny, jak można robić takie rzeczy, nie szanuję, sprzątaczka, a fuj, ale jednocześnie, no ale no niech pani Krysia przyjdzie mi posprząta, bo ja sobie rączek brudzić nie będę. Hipokryzja level master, w ogóle paradoks niesamowity, co tutaj się zadziało? To z panią Krysią było podane do przykładu, jakby nie uważam tak. By the way, sama jakby sprzątałam, zarabiałam wielokrotnie sprzątając, więc tak tylko mówię, bo uwielbiam ludzi, którzy nie oglądają filmu w całości i po prostu piszą komentarze. Tutaj mówię, sytuacja jest już inna, chociażby dlatego, że Natsu jest dorosła, ma za sobą ogromną agencję. No inna jest sytuacja, natomiast wielkie Michalo, nie? Jakby tyle mam w sumie do powiedzenia. Mam ogromną nadzieję, że i tutaj też jestem ciekawa w sumie od strony prawnej, jak to wygląda. Czy jakby kto ponosi odpowiedzialność za to, że to wyciekło? Czy na przykład wydaje mi się, że na takich stronach nie wolno w ogóle zgrywać jakby tego, co się dzieje, ekranu i tak dalej, ale nie wiem tego. Mam nadzieję, że typiara stawi temu gdzieś tam czoła i że da radę. Słyszałam też opinię, że... pewnie przykuje to w sukces. Daj jej panie, jakby... A dlaczego nie? No, ja uważam, że jeżeli ktoś chce ci zrobić koło dupy, a tobie uda się to przekuć w swój sukces, to good for you, sister. Strasznie mi się marzy, że przyjdzie taki moment kiedyś, że przestanie się używać kobiecej jako broń do zagłady kobiet. Strasznie. Żeby przyszedł moment, że nie wiem, wyciekną zdjęcia jakiejś laski, osoba, która przyłożyła rękę do tego, że one wyciekły, faktycznie poniesie tego konsekwencje, a nie ta laska. I że przestanie się victim blamować wszystkich, jakby wszystko i wszystkich ofiary, w sensie tutaj tych sytuacji. Tyle ode mnie, chyba w tym temacie. Tyle. Jestem bardzo otwarta, żeby pociągnąć, bo to jest temat, na który można by było rozmawiać godzinami, żeby pociągnąć ten temat w komentarzach. Moje osobiste stanowisko jest takie, że mam nadzieję, że z Julką po prostu ogarnie się temat.
I że Julka sobie pomoże, albo ktoś Julce pomoże jakby skutecznie. A jeżeli chodzi o Natsu, no to wierzę głęboko w to, że jest na tyle dorosłą i ogarniętą dziewczyną, że poradzi sobie z tym. Żeby ktoś mi zaraz nie wsadził w usta słów, że jak ktoś sobie nie poradzi, to znaczy, że jest niedorosły i nieogarnięty. No nie, no po prostu sprawia na mnie wrażenie laski, która ogarni temat. Co nie zmienia faktu, że też nie wiemy jakby totalnie, co jakby u niej się dzieje prywatnie i tak dalej. Może nie ogarnie, mam nadzieję, że ogarnie, jakby ja tylko mówię, że mam nadzieję. Dobra, strasznie grząski grunt i strasznie śliski temat, więc po prostu bardzo uważam, co mówię. Chciałam też powiedzieć, że jakby znam sytuacje, w których jeszcze tak pokrótce, jakby jakieś tam soft, nudesy czy coś takiego wypływają w bardzo małym, prywatnym gronie. Na zasadzie, no nie wiem, no jest Wiesiek i Krysia i oni byli ze sobą razem na przykład i Krysia mu tam zdjęcia dostarczała i się rozstali. No i co, Krysia powie, oddawaj moje zdjęcia teraz, no w dzisiejszych czasach ciężko. I Wiesiek potem na przykład te zdjęcia pokazuje, nie wiem, wszystkim swoim ziomkom, nie? Game, jest to tak słabe i w ogóle warto się zastanowić, odpowiedzieć sobie, zostawiam was z tym pytaniem, po co ktoś to robi? Czy to prywatnie, no nie, w sensie prywatnie, czyli Wiesiu, Krysia, czy to wrzucając, sorry za mąsie, czy to wrzucając takie materiały do neta, na przykład kiedy ofiarą jest osoba publiczna? Podpowiem wam, ale jakby możecie mieć własne pomysły. Uważam, że prywatnie kolesie, którzy robią takie rzeczy, czyli pokazują czy to ziomkom, czy to swoim jakimś kolejnym dziewczynom, czy to w ogóle niedoszłą dziewczynom jakieś takie rzeczy, mają mega chyba niskie poczucie własnej wartości i próbują je sobie podbudować. Gdzieś myślę, że robi im to, po prostu boostuje im to ego. Tyle. Myślę, że są też sytuacje, w której ktoś chce się zemścić i ośmieszyć tą dziewczynę, tą osobę. A w internecie myślę, że tutaj jednak głównie chodzi o to, żeby taką osobę ośmieszyć, gdzie dla mnie totalny paradoks, co jest ośmieszającego w nie wiem, i żeby zrobić po prostu takie osobie koło dupy. Więc już jakby z samego jakby założenia, z samego przejścia, to się robi ze złą intencją. Czyli robi się coś złego, żeby komuś zaszkodzić. No i tak w większości przypadków, zaskakującej, mierzącej większości, no still, to ofiary mają przesrane, nie? Tyle. Z tym was zostawiam. Dziękuję, że ze mną byliście. Napiszcie, co myślicie o takim ekstra dodatkowym, w sensie ekstra, nie że wow, super ekstra, tylko ekstra, że po prostu dodatkowy odcinku Stolka. Napiszcie, czy może wy chcecie, żeby jakiś taki cały temat przewałkować w jakimś odcinku Stolka, to ja chętnie. Tyle. Dziękuję wam bardzo, że ze mną byliście. Widzimy się w kolejnym ekscytującym odcinku. Buziaczki. Bye!